koniec meczu. Wiktoria Szczaniec, Stal Jasień 1-4. Powiem panie prezesie tak, Mariusz Sierko jest moim gościem. Powiem tak, chyba takiego wyniku się raczej nie spodziewaliśmy. Oczywiście wierzyliśmy tutaj w zwycięstwo 1-0, 2-1. Artur Rokicki powiedział 3-1. A skończyło się 4-1. Spodziewałeś się tak dobrej gry Stalowców, a szczególnie w drugiej połowie? No, witam serdecznie. Nie będę nieskromny. Telefony się już urywają, tak, ale to tak, za chwilkę. Nie będę nieskromny, wierzę w tych chłopaków to coraz bardziej. Praca na treningach, koncentracja, motywacja tych chłopców i chęć grania w czwartej lidze jest tak mocna, że chyba już nie odpuścimy. 11? 11 punktów, ale też mecz, nie wiem czy zauważyliście, z meczu na mecz gramy coraz lepszą piłkę, mimo tej straty takiej trochę pechowej, bo to Iraklis popełnił delikatny błąd, to może źle się ustawił. Te trzy bramki, któreśmy odrobili w drugiej połowie, to po prostu to jest to, co pracujemy, to jest to, co Łukasz na treningach chce wpoić naszym chłopakom. Zresztą część z nich jest tak doświadczonych, że im nie trzeba może tego wpajać, oni po prostu mają w sobie. Natomiast to, co żeśmy wyzwali w tych chłopakach, jestem dumny, że mogę tutaj przyjeżdżać, oglądać naszych chłopaków i przede wszystkim to, co rozmawialiśmy, Kamil, oni tutaj gryzą trawę i to wszyscy, tak? Zobacz, teoretycznie było dzisiaj lżej jak w Małomicach. Wydawało się, że będzie jednak na odwrót. Stałem szacunkiem oczywiście dla jednych i drugich. W Małomicy też żeśmy innym składem zagrali. Te warunki też pogodowe były takie inne. W Małomicy może gdybyśmy strzeli bramkę w pierwszej połowie jeszcze więcej byłoby inaczej. No tutaj uważam, że z meczu na mecz gramy coraz lepiej. No i oby tak dalej. Teraz kolejne dwa mecze przed nami. Teoretycznie powinny być troszeczkę łatwiejsze. Mamy 3 maja Czerwieńsk u siebie, także już Państwa serdecznie zapraszamy. No po takich wynikach to chyba specjalnie jakoś nie trzeba zapraszać. No i potem mamy chyba wyjazd do Kargowej. Także, no co, 6 punktów na najbliższe 2 spotkania. Ja wiem, bo my już tak wybiegamy do przodu, ale oczywiście trzeba zachować spokój, koncentrację. No ale kurczę, no jak to się mówi, no apetyt rośnie w miarę jedzenia, no i jedźmy do końca, jak już jesteśmy na właściwych torach. No, powiem tak szczerze, że 6 punktów to byłoby coś, co bierzemy w ciemno. Nie ukrywam, że te mecze na pewno będą ciężkie. Sami wiecie, jak tutaj oglądaliście z boku mecz, jak się mobilizują wszystkie zespoły, które grają z nami. Na pewno się Czerwieńc nie podłoży, bo tam też jest trochę chłopaków, którzy potrafią grać w piłkę. I ten mecz do Kargowy, Kargowa tutaj przyjechała 2 tygodnie temu, wygrała 2-1. Też wcale nie będzie łatwiej. Natomiast no, mówię, ja wierzę w moc naszej zespołu. Nie wiem, czy zauważyliście 18 chłopaków. Dodatkowo zawodnicy, którzy są w naszej kadrze, stoją gdzieś z boku, jakiś wzmocnianowy, które mamy, wszyscy żyją tym klubem, każdy się dobrze bawi i to jest to, co żeśmy Kamil chcieli zbudować. Jest ta atmosfera, o której rozmawialiśmy, której nie mogłem zrobić z dnia na dzień, którą robimy powoli, małymi krokami, ale chyba wszyscy widzą, że w końcu to zaczyna przynosić efekty. Tyle prezes Mariusz Sierko, a za chwilę bardzo. Artur Rokicki i Łukasz Czyżyk.